Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Panie Ministrze. Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawić stanowisko klubu w odniesieniu do uchwały Senatu zawartej w druku sejmowym nr 1362 w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych. Trzeba nadmienić, że projekt przebył bardzo długą drogę od propozycji ambitnej, która wyszła z Senatu, do znacznie zawężonego obszaru zmian, niemal literalnie wykonującego wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który zresztą niejako rzutem na taśmę już na zakończenie drugiego czytania został wypracowany w konsensusie i w uzgodnieniu z Kancelarią Prawną Sejmu. Od projektu bardzo ambitnego, który wyłączał moc urzędową pism i dokumentów bankowych, tylko do takiego sformułowania, które ostatecznie w projekcie znalazło konsensus i większość parlamentarną, polegającego na tym, że moc urzędowa dokumentów i pism bankowych zostanie wyłączona tylko w postępowaniu cywilnym. Poprawki Senatu, dwie, jakie Senat przygotował, w uzasadnieniu przekazał informację, że powstały w obawie o fakt, że przy obecnym kształcie propozycji ustawowej nie będzie można dokonywać wpisu prawomocnie na podstawie dokumentów bankowych i dokumentów funduszy inwestycyjnych w sposób wiążący tylko na podstawie dokumentu bankowego. Właściwie nie doszło do uzgodnienia konsensusu między kancelariami prawną Senatu i Sejmu. Stanowisko większości na Komisji Finansów Publicznych zostało tutaj zaprezentowane przez Klub Platformy Obywatelskiej. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość nie będzie głosował za odrzuceniem poprawek Senatu, bo tak naprawdę wątpliwości nie zostały rozwiane i dopiero praktyka pokaże, jakie będą interpretacje. Chciałbym też wyrazić ubolewanie z tego powodu, że w toku pracy nad tym pierwotnym dokumentem, który wyszedł z Senatu, powiadam o wiele szerszym zakresie zmian oczekiwanych przez rynek, zmian oczekiwanych przez kontrahentów, przez klientów i osoby fizyczne i przedsiębiorców, którzy korzystają z usług finansowych banków w nadziei na wyrównanie statusu stron w różnego rodzaju postępowaniach gospodarczych, cywilnych, prawnych i karnych. Doszło tylko do zmniejszenia tutaj mocy tego dokumentu urzędowego w postępowaniach cywilnych ze strony banku, w innym zakresie nie, tak samo jak nie doszło do uzgodnienia konsensusu o zniesienie przywileju bankowego polegającego na możliwości stosowania bankowego tytułu egzekucyjnego, o co wnioskowaliśmy i nad czym bardzo ubolewamy. Nadmienię tylko, że przygotowaliśmy odrębny projekt w tej sprawie i jest on przygotowany i złożony w lasce marszałkowskiej. Dziękuję bardzo.